Dzień dobry, Katarzyna Karaśkiewicz. W dzisiejszych informacjach wyjątkowa pamiątka w Płocku, płockie pływalnie znów otwarte, a na koniec remis Wisły Płock w ostatnim meczu fazy zasadniczej Ekstraklasy. Powstała ku pamięci. Na płockim domu biskupim, a konkretniej w tamtejszym oknie, zawisła mozaika papieska. Ma to być trwała pamiątka upamiętniająca pielgrzymkę świętego Jana Pawła II do Płocka. Została zamontowana, by przypomnieć tę ważną chwilę. W oknie domu biskupiego w Płocku została zamontowana mozaika z wizerunkiem Ojca Świętego Jana Pawła II. Ma ona przypominać czas czwartej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, w czasie której Ojciec Święty spotkał się z płoczanami. Było to jedno z największych wydarzeń w diecezji płockiej. I w związku z rocznicą urodzin, setną rocznicą urodzin, w 2019 roku Sejm Polski ogłosił rok 2020 rokiem Jana Pawła II. W różnych miejscach Polski odbywają się różne eventy, spotkania upamiętniające to wydarzenie. Stoimy naprzeciw Płockiej Katedry, a nieopodal jest miejsce, w którym Jan Paweł II spotkał się z płoczanami 7 czerwca wieczorem, wychylając się z okna domu biskupiego, spotykając się z młodzieżą, rozmawiając z nimi i śpiewając z nimi apel jasnogórski. Spotkał się również z nimi 8 czerwca z rana przed wyjazdem w dalszą drogę podczas czwartej pielgrzymki. I chcieliśmy jakoś upamiętnić tą obecność Jana Pawła II w Płocku. Autorem mozaiki jest Lubosz Karwat, artysta z okolic Tarnowa. Podobizna świętego Jana Pawła II została zamontowana w ostatnich dniach maja, natomiast już w niedzielę 21 czerwca obiekt zostanie poświęcony. Mozaikę poświęci kardynał Stanisław Dziwisz podczas mszy świętej w Płockiej Katedrze. To dobra informacja dla wszystkich amatorów wody. Dwie płockie pływalnie są już czynne. Kobylanka i Podolanka czekają na gości od minionej soboty. Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa znów można pływać. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Płocku uruchomił dwie płockie pływalnie po przerwie spowodowanej zarazą. Kobylanka i Podolanka działają już zgodnie z nowymi wytycznymi, które obowiązują obok dotychczasowych regulaminów. Obowiązuje m.in. limit osób korzystających po 4 osoby na tor. Ponadto pływający muszą utrzymywać 2-metrowy odstęp od siebie. Osoby wchodzące na teren obiektu muszą zdezynfekować ręce, a w samej hali, nie w wodzie, obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust. Na pływalni nie można także używać suszarek, w tym tych własnych. Szczegółowe regulaminy korzystania z obiektów dostępne są na każdej pływalni. Remis i podział punktów to rezultat ostatniego meczu Wisły Płock. Nafciarze nie wygrali tym samym żadnego spotkania po wznowieniu sezonu po przerwie spowodowanej koronawirusem. Na 12 możliwych do zdobycia punktów podopieczni Radosława Sobolewskiego wywalczyli 2. Znów było prowadzenie, a skończyło się na remisie. Wisła Płock zremisowała w meczu 30. kolejki z Krakowią, kończąc fazę zasadniczą na odległym 12. miejscu w tabeli Ekstraklasy. Po raz kolejny to podopieczni Radosława Sobolewskiego wychodzili na prowadzenie i po raz kolejny nie udało się pozytywnego wyniku utrzymać do samego końca. Trzeci mecz, dobry mecz w naszym wykonaniu, ale trzeci mecz, w którym nie zdobywamy kompletu punktów. Tym razem naprawdę już zabrakło niewiele. Chciałbym pochwalić zespół za postawę i za tą determinację, ale również za jakość i stworzenie sobie naprawdę sporej ilości sytuacji bramkowych. Bardzo podobało mi się również podobało mi się wypełnianie założeń taktycznych przez zespół. Była to naprawdę ciężka harówa, ale widać było bardzo dobrą pracę w poziomie. Również bardzo energetyczne wyjście do akcji ofensywnych. Mateusz Szwoch, zdobywca jedynej bramki dla Wisły, przekonywał, że teraz najważniejsza jest walka o utrzymanie. Szkoda tych, szczególnie właśnie tych, jak trener powiedział, 3 meczy, bo my na pewno z boiska nie czuliśmy, że byliśmy słabsi, a ja mam takie wrażenie, że w tych 3 meczach powinniśmy zdobyć zupełnie inną ilość punktów. I
i tego najbardziej szkoda. No ale teraz musimy się skupić na tym co przed nami i te 7 meczy to, no to teraz się zaczyna tak naprawdę ta prawdziwa gra utrzymania, no bo nie zdołaliśmy awansować do tej górnej ósemki, co było naszym celem. No ale trzeba wypełnić ten cel podstawowy, czyli się utrzymać. Już w sobotę 20 czerwca o godzinie 15 Wisła Płock podejmować będzie u siebie Arkę Gdynia. Serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne wydanie informacji.